Hej, hej, z tej strony Kacpi i jak coś wróciliśmy do Oj Czwóreczki, gdzie niedługo będę walczył przeciwko tym Austriakom i zobaczymy, czy mi to wyjdzie. Bo już jak coś, to pewnie ktoś zauważy, że już przestawiłem trochę oddziałów, a to z tego powodu głównie, żeby już mieć pewność, że no cóż, będę mieć tutaj możliwość wybronienia się, bo tak patrzę. Kurde, taka ilość, co oni tutaj mi wysyłali, zaczęli mi wysyłać oddziałów, to naprawdę jest bardzo dużo jednostek, co oni mi tu zaczęli wysyłać, więc powiedziałem, okej, dobra. Trzeba trochę tutaj zreorganizować cały ten linię frontu tą i zobaczymy, czy to mi wyjdzie, czy nie. Trochę tutaj też wysłałem oddziałów górskich i zobaczymy, czy to będzie w miarę ok, czy to będzie taki do kitu pomysł zbyt... tak, zobaczymy, mniejsza. Tutaj w miarę jeszcze, no tutaj by się przydało jeszcze parę oddziałów później. A nie, wszystko chyba widzę, że prawie wszystkie terytoria są zabezpieczone jakoś w miarę, dobra. Wielka Kolumbia wywołała wojnę na Ekwadorze, naprawdę. Ale po cholerę, przecież wy tracicie siły tutaj. Oni od nikogo nie dostają, oni też od nikogo nie dostają tych ludności żadnej. O! Chyba Hiszpańska Republika zaczyna zwyciężać. O! Franco! Okej. Oni nie są z nikim w frakcji, więc spoko, ja zaraz atakuję ich i tyle. A jak coś, to sobie wziąłem piwko, bo już kurde nagrywam któryś odcinek z rzędu, bo mam trochę czasu i po prostu chcę mieć przygotowane odcinki na wyjazd. Dobra, czyli teraz tak, widzę, że inaczej. Weźmy tu jednego kolesia. Drugiego bym chętnie wysłał tutaj. O, dobra, tutaj sobie niech idzie, dobrze. Okidoki, okidoki, o! Ulepszenia, wow, ile tych... Oh my goodness, ile karabinów maszynowych muszę ulepszyć. Co tutaj mamy? Dlatego mi tutaj 97, tak patrzę, że 97%. A dlaczego 97%? A, bo to Mustafa Abdul Pasha i tyle. Reszta to jest taka standardowych rzeczy. Okej, czyli mamy lepszy karabin. Teraz, żeby już przeciwpancerny sprzęt. Dziękuję bardzo. Dobrze, czyli widzę, że tutaj mamy to. Dobra, teraz bym wziął sobie nowoczesny sprzęt, jasne. I weźmiemy sobie jeszcze te dwie rzeczy, żeby tutaj dojść do tego, żeby mieć tańsze karabiny maszynowe. To powinienem trochę wcześniej, o wiele wcześniej to zrobić, ale już pali hostem. Nie wiem, czy jeszcze wysłać, może jeszcze wyślijmy trochę oddziałów stąd. Tylko zostawmy 3 oddziały piechoty i później tylko jakby co to tam wysyłajmy takie dodatkowe. Będę wysyłać dodatkowe takie przy okazji. Kronstadt. Kronstadt to pamiętam, że tutaj jest gdzieś baza morska, w tym gdzieś miejscu. I na podstawie tego wysokość sprawdza się w Polsce. Tych wysokość punktów, czyli jak się ma ziemię i jest wysokość od punktu w Kronstadzie, czyli gdzieś tutaj. Że to jest punkt zerowy, to chyba jest dla większości państw po tym, po postkomunistycznych chyba mają tam. Okej, czyli widzę, że tutaj ładnie mi idzie. What the fuck? Dlaczego ja mam tutaj 0 oddziałów w tym miejscu? What the fuck?
Ej, gro, really? 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 Wow! Jasne, weźmy sobie z wami na razie pakt o nieagresji. Weźmy dodatkowe oddziały tu. Praktycznie no, nawet więcej. Połowę z tego weźmy tu, wyślijmy. O. Nie. Gdyby tu przestańcie atakować, bo to z serii bez sensu. Aha, czyli wy tu mówicie, że chcecie atakować. Dobra. Czyli ja zrobię coś takiego. Okej. Dobrze, pytanie za sobą. A, tutaj, kurde, zapomniałem o tym, żeby tu kontrolować, dobra. Teraz tak, jest ok. Tu zapomniałem, żeby tylko za dnia i ten, dobra. Luksemburg, jasno. Wy sobie tutaj przejmijcie w tym miejscu inicjatywę, jeżeli będzie można. Zaraz tutaj pewnie... O, ciebie? Okej. Nie, przestańmy atakować, bo to jest serii bez sensu. Tutaj się trzymacie, tutaj się wszędzie trzymacie, dobra. Dobra, zaatakujcie to cholerstwo, bo widzę, że już mnie irytują, dobra. Jasne, spoko. Dobra, teraz tak, widzę, że wy tutaj w miarę... Dobra, to wiecie co, weźmy sobie wszystko, na razie już pójdźmy w karabiny po prostu. Żeby mieć już każdy obywatel, każdy żołnierz by miał lepsze karabiny. Mhm. Mhm, dobra, czyli tu wszystko w miarę ładnie. Dobra, 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 dobra. Teraz tak, tutaj się wszystko ok trzyma jeszcze. Dobra. Dobra, wypchnijmy ich stąd, bo mnie już irytują tutaj. Dobra, czyli widzę, że będę mógł tutaj sobie przygotować specjalnie nowy oddział tego. Dobra, 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 dobra. O. Weźmy sobie tutaj, wypchnijmy, żeby mieć już w górach jedną tylko prowincję do obronienia się. Według mnie to jest spoko pomysł. Teraz tak, zaatakujcie tu, żebyśmy wypchnęli ich stąd, żeby zmniejszyć odcinek frontu. Mhm, wy tutaj się nic nie możecie. O kurde, o kurde, ale mi zjechaliście te okręty. Nie, dobra, to niech sobie tak będzie. Dobrze, tutaj wy tutaj próbujecie i próbujecie i próbujecie i nie wypróbujecie, bo nie idzie wam to. Dobra, czyli teraz tak chętnie bym dodał nowy... Nie, miałem to tak inaczej zrobić. Tutaj wszystko do tego, to bym dodał sobie wtedy w tym miejscu. I tu bym to chciał zrobić tak, dobra. I zaraz przerzucimy te oddziały tutaj na północ wtedy. Tutaj ładnie, przebijcie się tylko. Jak się przebijecie, to by było świetnie. Wy tu bym poprosił, żebyście zaatakowali w tym miejscu i też się przebili. What the? Oh my goodness, no! Jezuniu, dlaczego oni są takimi ciołkami kartoflanymi? No, i tu. Tu, ciałki kartoflane, tu.
Dobrze, czyli tu widzę, że ładnie. Tutaj bym tylko dodał troszkę. Dobrze. Zaatakujcie tu. Przy okazji, żeby już nie mieli przejścia. Dobra, czyli widzę, że ja tracę mało w porównaniu do tego, co oni tracą, więc spoko. A, mniejsza. Powinienem sprawdzić, jakie tam straty otrzymałem, ale mniejsza. Dobra, czyli teraz tak, tutaj usuńmy to. Dobrze. Tutaj mamy następny oddział. Tutaj to powinienem usunąć. Dobrze. Teraz tak, tu chętnie bym przysłał jeden oddział tu. Może być. Wy tutaj się wszędzie przebijacie. Dobra, o. Chwilka, tutaj bym chciał zaatakować was. Tak, tak. Mhm. Dobra, zaatakujcie tu. Chcę zablokować ich w tym miejscu i zabić ich jak najwięcej. I tyle. What? Naprawdę, oni będą teraz tak siedzieć sobie tutaj i będą atakować ciągle, co? Aha, dobra, ja tak patrzę. O co biega? A to przecież ja mam przewagę tą lotniczą, przewagę w odczytywaniu od nich, no. Dobra, czyli oni już nie mają nawet przewagi w lotnictwie, więc oni raczej tu nie wygrają niczego, ani nie ugrają. Aha, upadek Burgos, czyli karliści zaraz upadną. Dobra, spoko. Dobra, czyli oni już nie mają tu szans, by się przebić. No chyba, że nagle coś im się przypomni, ale raczej nie sądzę, żeby aż tak bardzo przypominalscy to nie byli tutaj. Czyli wy poprosiłbym, żebyście zaatakowali w tym miejscu. Dobrze. Teraz tak, pierwsze co, ja bym chciał zaatakować ich tutaj. Byście przestali mi tu patrzeć się z tego... stolicy Czarnogóry. Wy tutaj się trzymacie, wy tutaj się trzymacie, dobra, no. Wy tylko tutaj by się przydało wam, żebyście przestali atakować tak głupio. Nie głupio, tylko żeby przestali oni atakować tutaj. Dobra, czyli wy tutaj się trzymacie, dobra, oni, what? Naprawdę, oni się zachowują jak ruskie. Normalnie to samo. Ta sama mentalność. Normalnie już to widzę. Sasza! A nie, to nie. To nie jest Sasza tutaj. Tutaj to nie jest Sasza. Tutaj jest ten. Nie wiem. Adolf! Co? Nie przebijemy się! Znam najlepszy sposób, żeby się przebić dalej. Wyrzucamy więcej ludzi! No i to tyle w tym skrócie informacyjnym myślenia niektórych rzeczy. Chyba będę musiał sobie spróbować ten z tym AI coś. Wy dlaczego atakujecie, kiedy ja tylko dosłałem tylko jeden oddział? What the fuck? Ładnie. Wy tutaj się przebijacie. Dobra, wy tutaj widzę, że znowu już następny oddział bezsensowny mi tu podajecie, ale okej. Wy tutaj się trzymacie. Dobra, no. To ja sobie poczekam, aż oni stracą może jak Rosjanie z 5 milionów i wtedy sobie zaatakuję. Dobrze, czyli weźmy sobie te dwie rzeczy, tą rzecz i wtedy pójdziemy tutaj i tutaj. No, myślę, że to będzie spoko.
wy tutaj sobie utrzymujecie linię, tylko się boję tej sytuacji, żeby oni mi tutaj nic nie zrobili złego. Dobra, na razie oni tu nic nie robią. Dobra, czyli tutaj też nie ma. Dobra, okej. Quink jest do kitu. Polsko-ukraińska wojna, gdzie Polacy naprawdę stracili się tylko tyle? Oni stracili tyle do tyle? What the fuck? Jeszcze raz, tylko sobie wezmę tak. Ja tu nic nie straciłem praktycznie. Ci stracili milion ludzi do 500 tysięcy, no oczywiście. Quink stracił milion ludzi do miliona ludzi. Aha, dobra, to Quink wygra, bo ma więcej ludzi. Tutaj mają Japonia kontra Ruski, to Ruski stracili więcej, więc Ruski by raczej wyjdą szybciej z manpowera niż ci. Ile mają? 30 milionów. Aha, tylko że oni mają naprawdę scramping barrel. What the fuck? Ci mają jeszcze 2 miliony, ci mają 0 manpowera. Trudno dla nich. Wy macie 41, wy macie trochę jeszcze, wy macie... Szczerze? Oni mają najwięcej, ale tylko nie zapominajmy, tutaj od razu mówię o tym, że to jest problem jeszcze jeden. Że po prostu komputer może sobie zapomnieć się. Oh my goodness, oni tutaj się wbili jak normalnie masakra. Dobra, czyli... O! Następny oddział, dobra, spoko. Jak coś, to po prostu to wszystko przerzucę gdzie indziej i tyle, no. Wezmę sobie może, tak jak mówiłem, oddziały do rekonesansu i tyle. Nigdy nie używałem tego, chcę spróbować. Zaatakujcie tu. I zaatakujcie mi tym jednym oddziałem tutaj, o, żeby ładnie zrobić okrążenie. Wy tutaj tracicie, dobra, no to co mam powiedzieć? Oprócz tego, że oni tracą jak idioci sprzęt normalnie. Dlaczego oni stracili ponad 100 tysięcy, jak ja nawet ze szkoleniem straciłem 10 tysięcy? What the fuck? Okej. Nie żebym ja coś mówił, ale wiecie, że to jest idiotyczne. Aha, dobra, czyli Bukowina. Dobra, to weźmy sobie tą Bukowinę, wyślijmy tu wszystkie oddziały, tak, o. Przejmiemy trochę więcej ich mobilności i ciul. Widzę, że komputer nie daje rady sobie i tyle. Dobrze, czyli mamy więcej stali potrzebnej, dobra. Oni w ogóle ode mnie, ja pierdzielę, jak Ruski dostają ode mnie stali normalnie, jakby normalnie to był... Nie wiem co, jakby to określić, ale dobra. O, weźmy sobie, ulepszmy jeszcze hard attack dla moich jednostek piechoty. Czyli wy tutaj się trzymacie, trzymacie się i tyle. Może jedynie co, to ja bym poprosił, żebyśmy zaatakowali w tym miejscu, żeby to dało jakiś mi efekt fajny. Dobra, oni tracą ładnie morali i organizacji, więc spoko. Dobra, znają życie, znowuż, no, tak jak się domyślałem, wszystkie, teraz wszystkie siły tutaj będą dawać teraz mi, nie wiem po co, ale niech dają. Okej, okay, naprawdę oni mają 0 ludzi? What? Przecież mają 2 miliony, a, dobra, nie mają dużo, po prostu, dobra, zrozumiałem aluzję. Czy mamy lepszą artylerię? Dobra, weźmy sobie to, jasne. I teraz tak, ulepszymy artylerię, żeby sobie mieć już i więcej stali. Więcej stali! Ha, ha. Czyli widzę, że oni tutaj przejmują wszystko. Dobra, czyli oni tutaj tracą za to. Jak ktoś zyskuje, to ktoś musi tracić.
No, przynajmniej teoretycznie, ale rozumiecie, o co chodzi. O, Sarajewo, czyli zdobędziemy Bośnię, która była zawsze normalnie z moich, od moich tutaj państwowości TP, no wiadomo, o co chodzi. O, nie wiadomo, o co chodzi, tylko że po prostu Bośniacy to są chyba jedni, oprócz Bośniaków, jeszcze Albańczycy, rodowych muzułmanów mówimy. Nie mówimy tutaj o tych, którzy są już przyjezdni z dwóch, trzech pokoleń, załóżmy, albo z 50 lat wstecz. Więc tylko mi chodzi o to. Wy atakujecie, naprawdę. Are you kidding me right now? Ja jeszcze nie straciłem 100 tysięcy ludzi, oni stracili już prawie 2 miliony. Weźmy sobie pomalowanego tygrysa. Normalnie jakbym czuł się, jakbym teraz miał kupić jakiegoś tygrysa 1 albo coś takiego w wocie, chociaż i tak to jest to samo co zawsze. Dobrze, czyli teraz tak, 43. Dobra, weźmy sobie może to, ulepszmy i tyle paliwo. I jak wygląda sytuacja? No, wygląda dobrze. Dobra, weźmy może sobie oddziały z rekonesansem już przy okazji. A, ogólnie powinienem już sobie wziąć jeszcze technologię militarną, ale mówię tutaj o technologii militarnej pod tytułem atom. Siła atomu powinna być powoli już wykorzystywana u mnie. Ale no cóż. Dobrze, czyli widzę, że tutaj te trzy rzeczy i pójdziemy wtedy tutaj. Myślę, że wtedy w to, żeby to i to uzyskać i wtedy pójdziemy tutaj. Gdzie tutaj? Aha, coś utraciłem. Dobra, czyli ja straciłem trzy okręty, oni stracili więcej. Dobra. Wy tutaj dużo tracicie, ale dlaczego atakujecie jak idioci ostatni? Nie wiem, może lubicie, ale no wiem, no. Dobra, atakujcie tu sobie, przebijecie się ze wszystkim, tutaj ładnie tak. Wow, aż mnie to boli jak ja na to patrzę. W sensie, boli mnie to, że po prostu oni grają jak sami idioci. Dobra, dajcie mi tutaj atak, dajcie mi tu atak. Peru wywołało wojnę na Ekwadorze. Okej. Peru, a Peru jest w ogóle w jakiejś frakcji? Aha. Co? Oni już wygrali? Okej. Argentyna zwyciężyła i będzie prowadzić wszystkich do boju. Okej. Chodźcie mi tu. Jak wygląda sytuacja? Mają 2 miliony już strat. Naprawdę? Naprawdę? Are you kidding me right now? Chodźcie mi tu. Chodźcie mi tu. Jeżeli wam się uda wykopać ich stąd, będzie świetnie. Dobra, zaatakujcie połową oddziałów tutaj, żeby oni nie mogli nic zrobić. Jak wygląda sytuacja z tymi? Dobra, poprośmy te oddziały tutaj, żeby one dalej mi pomagały i weźmy sobie ustawmy jakąś taką linię ataku tu. Okidoki, okidoki, przejmujemy siły. Dobra, chodźcie mi tu, zaatakujcie jeszcze tych. Wspomóżcie im tutaj.
żebyśmy zablokowali ich w tym miejscu i tyle. Jeżeli mi się uda zablokować ich tu, ej, wiesz co, Mendo, to nie jest fajne, że tak robisz. O, overrun, naprawdę, good job for you, really. Nie wy tutaj, tylko tu powinniście się trzymać. Dobrze, dziękuję bardzo. I teraz powiedzmy sobie tak. Zamykamy was wszystkich. Kociołek jest. Jest i tyle. Dobra, zaatakujcie raz sobie i tyle. Wy tutaj nic nie macie na razie. Wy tutaj też nie przesadzajcie, bo to będzie głupie, żebym ja tracił całą armię teraz. O, znowu za to, że od Ramadanu. Dziękuję bardzo. Poproszę to sobie. Tutaj ładnie. Overrun, 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 overrun. Dobra, dobijcie te oddziały tu. Nie obchodzi mnie, czy oni tutaj, ja stracę tutaj te terytoria, czy coś w ten deseń, tylko chcę teraz przejąć po prostu wszystkie siły tu, jak najwięcej. Żeby stracili oni tutaj te siły, nie siły, siły, tylko siły, siły, o wiem, za dużo tego. Nie, po prostu chcę, żeby tutaj przejąć inicjatywę, zniszczyć kociołki i dzięki temu wszystkie oddziały będą miały już większe możliwości. I tyle. No i tak powiedzmy sobie, 2,5 miliona do 100 tysięcy to jest różnica. Naprawdę, dużo. Czyli ile ja mam tutaj? 12 fabryk wojskowych. Jeszcze 12 fabryk do konserw przydzielone, okej. Okej, co tutaj mamy? Jasne, spoko. Przydzielmy ludzi więcej tutaj. Nie ma problemu. O kurde, normalnie, nie. Oni zaraz przejmą tutaj mi coś. O nie, co ja pocznę z tym? O nie. Albo hookers. Dobra, chodź mi tutaj, koleś. Jak to wygląda z waszą sytuacją? Macie ponad 2 miliony strat i prawie... Ile? Czy ja myślę, że to będzie zaraz 20 do 1? To... Wow. To nie jest sabaton, żeby śpiewać o zwycięstwach, tak? No wow. W sensie, nie, to trochę z ironią, bo komputer to jest, więc hookers. Tutaj ładnie oni tracą to wszystko. Dobrze. Okej, teraz tak, dajcie mi tu więcej i jeszcze tylko 3 oddziały. O, 3 oddziały równo. Dobrze, dziękuję bardzo. Weźmy sobie tak i zaatakujmy tymi oddziałami tu. I jak tu wygląda sprawa? Dobra, nie wiem. Teoretycznie mógłbym to wypchnąć, ale nie chcę też wypchnąć za bardzo, bo później będzie problem. Wystraszyliście? Naprawdę? Co to jest, Rosja? No wiem, że wy mieliście generałów w czasie I wojny światowej, co nie umieli nawet dobrze dowodzić itp., ale no bez przesady. Dobra, zdobądźcie mi tutaj tą prowincję. Jeżeli coś będzie, to oddam Polakom. Niech będzie. Na pewno oddam Polsce jakieś ziemi, jeżeli mam uzyskać od nich coś, cokolwiek w ogóle. Tak, to oddamy te ziemie, naprawdę. Nie będę śpinia, oddam. Czechów zwasalizuję, Austriaków też zwasalizuję sobie, zostawię u nich jakieś tam 2-3 prowincje i palicho. Dobrze, czyli weźmy sobie może to, żeby zmotoryzowane jednostki mieć. Dobra, może już zacznijmy atakować już sami, bo to widzę, że już komputer już powoli przestaje reagować na to, że nie ma już, że ma przewagę.
Albo już czuje, że po prostu nie ma przewagi, już nie chce tego robić, co robił. Tutaj ładnie, ładnie, ładnie. Wy tutaj się przebijajcie, przebijajcie się. Ha, ha, ha. Nie wiem, mówię, no zastanawiam się, czy mi się chce bić z Ententą i z tymi, z Niemcami. Zobaczę, naprawdę. Dobra, załatwmy ich tu. Wy tutaj zatrzymajcie ich. Dobra, i myślę, że skończmy sobie już na tym odcinek. I tyle, trzymajcie się, do zobaczenia w następnym odcinku, w którym, nie wiem, no, zobaczę sobie, co będziemy już robić poza zadobiciem jednego typka, który jest trochę strasznie nieogarnięty i tyle, ale dobra, trzymajcie się, hej!